Dzień dobry, słoneczka, z tej strony sam jest Alfa i witam was na kanale Ciotki Irse i moim w kolejnym odcinku rozgrywki, czyli w kolejnym odcinku rancza na obcasach. Słuchajcie, mamy kolejny piękny dzień, mieliśmy wyprzedaż jedzenia, której nie zakończyłem, więc nasza Simka poszła spać nie kończąc wyprzedaży. I plan na dzisiaj, bo zawsze powinien być plan na dzisiaj. Plan na dzisiaj jest... O matko, co tu się... O mój Boże! Posprzątaj. Ta owca jest zielona. Jest bardzo brudna, bardzo nieszczęśliwa i matko święta. Wyczyść. I jeszcze nie ma się jedzenia. Co to ja mówiłem? Aha. I plan na dzisiaj. Plan na dzisiaj jest taki, że będziemy... Jakby po takim krótkim odejściu od podstawowych zadań rauncherskich, tak powiem. Po takim krótkim odejściu od zadań rauncherskich, czyli sprzedaż jedzenia, no musimy wrócić do tego, żeby herbatnik zaczął wygrywać w konkursach jeździeckich. To jest jedna sprawa. Dominik Fires chce z nami pójść na randkę. Ojoj, i moje plany wzięły w łeb, bo idziemy na randkę. Idziemy na randkę. Nie, nie idziemy na randkę. Nie idziemy na randkę, mamy ranczo na głowie, mamy brudną owcę i brudną kozę, i głodną owcę i głodną kozę, i w ogóle wszystko jest głodne, nasza Simka jest głodna, koń nie jest głodny, bo go dopiero co skończyliśmy karmić, koń w ogóle jest najszczęśliwszą istotą na całej tej farmie. Jesteś szczęśliwy, prawda? Tak, jest szczęśliwy. Jest szczęśliwy. I tak, kontakty, herbatnik. Herbatniku mój ty. Ty masz zwinność na trójkę, skoki na dwójkę, wytrzymałość na czwórkę. Trzeba ci podćwiczyć skoki. A ponieważ zajmujemy się mnóstwem innych rzeczy, to myślę, że trzeba ci będzie po prostu cię zachęcić do tego, żebyś zaczął trenować skoki sam. Więcej opcji. Działania? Nie, nie tu. Skieruj konia do ćwiczenia podstawowych skoków. Herbatnik Rumak. Tak, innego konia na razie nie mamy. To się być może zmieni. Co to jest? Sałatka? Wspaniałej jakości sałatka owocowa. Dobra, zjedz coś, bo jesteś głodna. Nie aż tak bardzo głodna, żeby to był problem, ale zjedz to. Dobra, koń się bawi, to znaczy koń sobie ćwiczy. Kuwetę ma legowisko ma posprzątane. Kozy, dlaczego nie wyczyściłaś owcy? Kobieto, dlaczego nie wyczyściłaś owcy? Owce się czyści przed użyciem. Dobrze. Tu jest jedzone, tu jest ćwiczone, owca jest nadal brudna i nieszczęśliwa. Czyli standardowy dzień na naszej farmie. Na naszym ranczu. Farma to nie ten dodatek. Tak. Jak wyglądamy pieniężnie? Pieniężnie wyglądamy tak, że zostało nam 400 simoleonów, ale mamy trochę nektaru wspaniałej jakości, umiarkowanie leżakowanego i długo leżakowanego wspaniałej jakości. Dobrze. I długo dlaczego to są dwa oddzielne tego? Nie wiem, powinien to być jeden stos. O, i otrzymaliśmy słuchawki. Słuchajcie, otrzymaliśmy słuchawki i otrzymaliśmy słuchawki raptem w trzeciej porze roku gry, czyli w trzecim tygodniu. Dobrze, nie gadaj teraz z roślinami, tylko umyj owce. Wyczyść owce. Czyść owce. Dobrze, i zdobyliśmy ósmy poziom ogrodnictwa, więc jest świetnie. Dobrze, czyli tak, herbatnik sobie ćwiczy, to już mówił, ustaliliśmy. Herbatnik zostawił nam jakiś mały, drobny upominek. A my powoli powinniśmy się zacząć szykować do zimy. Bo do zimy zostało już za niedługo, już pojutrze. Pojutrze będzie zima, o ile już dzisiaj nie zaczną się chłodniejsze dni. Tak, jesień 7 na 7, pełnia... Coś mi daje pełnia? Nic nie daje pełnia. Gdybym był wampirem albo czymś w tym stylu, to by mi coś pełnia dawała. A jestem koniarą i koniarom pełnia nic nie daje.
Dobrze. Pani jest brudna. Od czyszczenia owcy by pani się zrobiła brudna. To pani niech się idzie umyć. Weź prysznic. I teraz tak. Jest sobota. Czy pan starszy pan od nektaru pojawia się w sobotę? Bo on zawsze mówi, kiedy się pojawia. Na drodze do sławy gofr z jagodami, zdobyte nowe umiejętności. Gdzie jest to powiadomienie ze starej rozgrywki? Oczywiście nie ma, bo po co mi powiadomienie ze starej rozgrywki? O, o, o. Koniec nektaru na dziś jest. Ponad miesiąc temu. Aha, ponad miesiąc, dobra, wiem o co chodzi. Ponad miesiąc temu w świata rzeczywistego mi się wyświetliło to powiadomienie. Dobra, wykąp się, weź jedną butelkę nektaru i spróbujemy to jakoś nie, nie będziemy próbować tego spieniężać, jeszcze nie. Gdyż, bo albowiem koń niech jeszcze trochę poćwiczy. No ale jak będzie ćwiczył, to pewnie to zajmie do następnego dnia. Czyli spotykamy się wszyscy następnego dnia w miasteczku. No dobrze, mamy już następny dzień, jesteśmy w miasteczku. I teraz tak, niektórych z was bardziej uważnych może zdziwić, że mam 8,5 tysiąca simoleonów w kieszeni. Otóż być może pamiętacie, że było całkiem niedawno święto plonów i wsadziliśmy gnomy ze święta plonów do ekwipunku. I właśnie gnomy wrzucały nam do ekwipunku domowego nasionka i w sumie wrzuciły tych nasionek 85 paczek. Każda paczka kosztuje 100 simoleonów. Także ten. Więc taki gnomistrz, który sobie siedzi w ekwipunku, jest bardzo fajnym sposobem na zarabianie. No chyba, że ktoś ma bardzo duży teren, który ma więcej niż jednego sima, żeby go ogarnąć, no to wtedy może na tym terenie uprawiać to wszystko, co dały gnomy i zarobić jeszcze więcej. Dobrze, weźmiemy udział w konkursie. Weźmiemy udział w początkującym konkursie skoków przez przeszkody. Tak, bo to jest jedyny początkujący konkurs, w którym jeszcze nie braliśmy udziału. I zobaczymy, czy herbatnikowi trening z poprzedniego dnia coś pomógł. A ponieważ mamy dużo kasy, to myślę, że możemy się zastanowić nad kupnem pani herbatnikowej. Ponieważ umówmy się, herbatnik jest koniem i to dużym koniem i towarzystwo takiej małej owieczki może mu nie wystarczać albo takiej małej kózki, więc możemy mu zapewnić towarzystwo. A Dominik zaczyna być bardzo upierdliwy, już tak powiem, ponieważ to jest raptem czwarta wiadomość w dniu dzisiejszym od niego. Nie będę z tobą szedł na pchli targ, właśnie jestem zajęty wygrywaniem w konkursie skoków. Więc proszę nie przeszkadzać, tu się dzieją poważne rzeczy. Dobra, państwo sobie jedzie, a my zobaczymy, co możemy tutaj... Aha, musisz najpierw skończyć. Dobra, skończ sobie spokojnie. I proszę, złoty medal. Choć ty i twój wierzchowiec jesteście jeszcze nowicjuszami w skokach, to wygraliśmy 300 simoleonów, czyli jesteśmy plus 200. Kup konia. Jednego. Wystarczy jeden. O mamo. O, płata ośrodka adopcyjnego. Długopysk. Klaczka, seniorka, nie. Nie. To musi być ktoś. Sprawiedliwość. Poszukiwacz. Szarlotka. Dlaczego nazwali ogiera imieniem Szarlotka? O, jest herbatnik 2. Ale jest dziewczynką i jest małą dziewczynką i nie, bo herbatnik już jest za... O, dorosła klacz o imieniu Pekan. Pekan to jest chyba rodzaj orzecha, prawda? Tak, pekan to rodzaj orzecha. Dobrze. Czy jesteś ładnym koniem? Jesteś ładnym koniem. Limeryk. Klaczka. Energiczna, indywidualistka i natarczywa. Nie, herbatnik jest natarczywa. Bojaźliwa, inteligentna, indywidualistka. Niezależny. Ogierek. American Saddle Guard. Australian Stock Horse. Pekan.
No to mamy drugiego konia. Jej. Kto by się tego spodziewał, prawda? Pekan. Zostawiamy pekan, czy zmieniamy na coś innego? Na razie zostawimy, najwyżej coś zmienimy. No to mamy pekan, pekankę rumak. Czy ktoś się zajmuje herbatnikiem jak nas? Okej, okay. Zajmuj się herbatnikiem, pokaż się, jak ty w ogóle wyglądasz z pyska. Ojejku, ustawiliście się w bardzo złym miejscu, a tobie chce się sikać. Oj, pokaż się. Pokaż się, słoneczko. Ja chcę cię obejrzeć. Końskie słoneczko, pokaż się. Ładna, chude nóżki. Chude nóżki, ale... Jak dla mnie. Jak dla mnie może być. Dobrze, to może najwyższa pora wrócić do domu, bo ktoś nam się zaraz zleje i zrobi wstyd na całą wiochę. Miasteczko. Nieważne. No dobrze, wróciliśmy. Pani Klaudia ma 6 dni do grupy wujekowej następnej i mamy nowego konia, który nic nie umie. Oj, 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 oj. Państwo się chyba nie lubią. I to bardzo się nie lubią. Oj, oj. Herbatniku, proszę być dobrym gospodarzem. Pani jest tutaj no... O. Oj, oj. Słodziaśnie. Dobrze, to państwo się zaprzyjaźniacie ze sobą. Mam nadzieję. Tak, herbatnik zaraz za... Herbatnik. Dobra. Herbatnik śpi. Przytul, wyszczotkuj sierść. Rozmawiaj o egzystencjalizmie. Boże. Wyczyść kopyta, nakarm z ręki, bo wy to lubicie. Fasolką szparagową, nie wiem czy to lubicie, ale będziecie. Ładna ta klaczka. Chude nóżki. Ładny warkoczyk, ale chude nóżki. Fryzurkę macie już podobną, więc jesteście, że tak powiem, po jednej rodzinie, że tak powiem. Ale oj, oj. Dobra. Jesteś piękna. Pani Pekan, jesteś piękna. Dobra. Tak, nie lubisz. Co się stało? Co ci się stało? Tamten histeryk nie lubi być niekarmiony z ręki. A ty czego nie lubisz? No. O. Obudzonego herbatnika nie lubisz, tak? Przestraszona, ponieważ się spłoszyła. Uspokój. Oj, oj. Tego... No, w sumie mogłem się tego spodziewać. Spokojnie, jestem profesjonalną rancherką, nic ci nie grozi, nic ci nie będzie. Herbatnik jest głupi, ale no to herbatnik. No. No. Macie poidełko, macie karę. Aha, zwiększyłem zagrodę dla państwa herbatników, tylko pani herbatnikowej muszę przydzielić legowisko. Brudnawe, fajnie. No jesteśmy po prostu mistrzami, jeśli chodzi o opiekę nad zwierzętami, naprawdę. Powinni nam go zabrać. Naprawdę, autentycznie stwierdzam, że powinni nam go zabrać. Ale cóż, dobrze. Dobra. Ten sobie spożywa. Szefowa sobie spożywa. No, dzień dobry. Twoja pierwsza kupa na ranczu. Sprzątnij. Sprzątni. Gdzie pan... Czegoś... Ty się znowu... Czy ty się przestraszyłaś małej owieczki? Zobacz, to jest mała, niewinna owieczka. Ta, herbatnik na pełnej... Na pełnym napięciu po prostu wpadł do zagródki owieczek. Bo to jest herbatnik. Dobra, pani sobie biega. Czy pani pójdzie się bawić piłką? Proszę się bawić piłką, bo kupiłem dwie nowe piłki, bo stara się zbagowała. Znowu. O, jak się ładnie bawi piłeczką. Proszę, herbatnik się nawet ładnie zachowuje. Jak na herbatnika. Co ty tu... Czy ty się modlisz nad... Skądś ty wytrzasnęła to? Wykop mnie to i wyrzuć. Fuj, fuj, fuj. Dobra. Kuniki.
Oczywiście to będzie odcinek, w którym będę się głównie skupiał na tym, co robią kuniki. Mam nadzieję, że koniki się jakoś zaprzyjaźnią ze sobą. Herbatnik może nie jest czempionem, ale wygrał już 4 złote medale. Więc umówmy się, nie jest źle. Dlaczego ty jesteś... Czy ty jesteś ciekawska? Inteligentna. Konie są, szybko się uczą. Są błyskotliwymi rozmówcami. Przepraszam, że to powiem, ale jeżeli koń ci odpowiada i rozumiesz, co on ci odpowiada, to znaczy, że ktoś ma problem. I, nie, i tą istotą, która ma problem, nie jest koń. Dobrze. Jest 16. Czyli w sumie możemy spróbować dosiąść naszej klaczki. Zdobyto styl życia, miłośniczki świeżego powietrza. Fantastycznie. Ale masz ładne siodło. Oho, no nie, nie, koleżanko. Tu jest profesja, to jest spokojna przejażdżka. To miała być spokojna przejażdżka. Na spokojnie. Nie bój się, wszystko jest okej. Okay. No i będziemy sobie tak szli, nóżka za nóżką, kopytko za kopytko, za kopytkiem, tup, 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 drep, drep, drep. Dobrze. No i proszę, i pani już zdobywa wytrzymałość, ale w sumie ona się szybko uczy, czyli może się okazać, że przebije we herbatnika, jeśli chodzi o pewne rzeczy, a herbatnik jest starszy. Czyli w sumie herbatnik może stracić tytuł naszego najlepszego konia, bo już mamy 2 do wyboru. Kiedyś był naszym najlepszym koniem, bo był naszym jedynym koniem, ale no niestety nic nie trwa wiecznie. Dobra. Dobra, państwo sobie... No, w sumie ładna jest ta kasztanka. Bardzo ładna. Tuptajcie sobie, tuptajcie sobie. No proszę. Jak porównacie, jak wyglądała Klaudia, jak jechała na pierwszy raz w życiu na herbatniku, a teraz, to jest po prostu zupełnie inny sim. Tak? Bo to ona jest szefową. A koń niestety... Tęcza! O mój Boże! Tęcza! Jak tu ładnie. I już potęczy. Oj, oj. Nawet nie wiedziałem, że ty... Dlaczego żeś stan... Co? Gdzie? Dla... Serio? Czy ten koń po prostu zasnął? Zesikał się? I tyle? Naprawdę? Wróćcie do domu. A, mama. Po prostu... Spokojna przejażdżka. Spokojna przejażdżka, żeby dostała drugi poziom wytrzymałości. Klaudia może w międzyczasie zdobędzie jakiś kolejny poziom jeździectwa, czy coś. Jazda konno. 8, 74%. 75, 6. 7. Dobra, jest szansa. Herbatnik. Co robi herbatnik? Herbatnik herbatnikuje, czyli spędza czas w zagrodzie dla owiec i kóz, które śpią, a on im depcze dookoła nich. Nie budź. Nie budź. Słyszałem, że koza by meknęła. Nie budź kózki. Nie budź kózki. Nie bądź złym herbatnikiem. Dobrze. Dobrze, teraz będziesz... Aha, będziesz się bawił piłką, dobrze. Piłka jest na razie funkcjonalna. Tutaj jest spokojna przejażdżka i jest godzina 22.30. Czyli jak zdobędziemy poziomy, to wracamy do domu i idziemy spać, bo musimy sprzedać nektar, bo na ofie dorobiłem kolejne 10 butelek, więc mamy co sprzedawać. Poza tym gnomy cały czas dorzucają nam nasiona, mimo że już jest grubo po święcie zbiorów, ale jeżeli wejdziemy w... ekwipunek rodziny, zakładając, że gra się nie wywali, to o, zobaczcie, już mamy kolejne nasiona na sprzedaż, a musimy je regularnie sprzedawać, bo nasiona doliczają się do ceny nieruchomości, więc będziemy płacić wyższe rachunki, czego nie chcemy. Dobrze. Ile ci jeszcze zajmie zdobycie tego kolejnego poziomu? Kucyku, mój typony. 94. Powiem, ten pasek nie wskazuje na 94, a ponad 100, ale co ja tam wiem? Ja tylko uczę matematyki. Dobra, 9 poziom. Klaudia prawdopodobnie stanie się bardzo pewna siebie podczas jazdy konno. No, really? Bardziej pewna siebie?
co zawdzięcza swoim wysokim umiejętnościom jeździeckim. Czy ty masz zaliczony ten pierwszy poziom i zaczęłaś liczyć? Uwielbiam te paski w simach, które absolutnie nic nie wskazują. Teoretycznie pasek już się przekręcił, ale tutaj procenty się nie ruszają w ogóle. Dobrze. Dobra, wiecie co? Wróćcie do domu. Gdzie jest dom? Nie tu. Gdzie jest dom? Znowu się zgubiłem. Tu jest dom? Tak, tu jest dom. Dobrze, że ustawiłem to stoisko, bo przynajmniej wiem, gdzie jestem. Idź tutaj. Dobrze, wróćcie spokojnie do domu. Ty jesteś nieswoja. Czemu jesteś nieswoja? Bo pewnie jesteś głodna, zmęczona, brudna i zła. Mniej więcej w tej kolejności. Zatrzymaj mi się na chwilę. Głód. No. O, mamo. Dobra. Nie chciała mieć baba problemu, to kupiła sobie, prosię. O, i trzeci poziom wytrzymałości. Dopiero był pierwszy poziom wytrzymałości. Nadal jest pierwszy poziom wytrzymałości. Nieważne. Czy możecie wreszcie dotrzeć do domu? Zakończ przejażdżkę i wracaj do domu. Dziękuję. Matko Święta, jest piąta rano. No to wybitna przejażdżka, nie powiem. Dzień rabatów, czyli musiałbym coś kupić. Świetnie. Dobra, wrócimy jak Klaudia się wyśpi i pójdziemy sprzedawać nektar. Po pierwsze, o mało nie zabiłem Sima. Bo ta spokojna przejażdżka trwała tak długo, że nawet nie zauważyłem, że nie tylko zmęczenie było problemem, ale to, że praktycznie umarła z głodu. Ale udało się w ostatniej chwili ją nakarmić. A druga sprawa jest taka, to stwierdziłem, że lepiej będzie spróbować przynajmniej sprzedać nasz nektar na naszym własnym stoisku z 300% marżą, bo to i tak będzie więcej niż ten pan z wąsem nam kiedykolwiek da. I z niewiadomych przyczyn nektarem zainteresował się duch. Ale okej. Myślę, że jest szansa na to, żeby troszeczkę na naszym nektarze marża 300%, czyli 1800 razy 300, właściwie 400 to jest prawie 5000, więc myślę, że jest szansa. Może ktoś się skusi, nie wiem dlaczego chrybatnik ją ugryzł. No, mamy chętnych, zachwalaj towar. Zachwalaj, może kupi. Wygląda na dzianego. O, ten to wygląda na pewno na dzianego. Wiemy, że on jest dziany. Dzień dobry, proszę pana. Panie Mortimerze Ćwirze, bardzo proszę domowej roboty, ekologiczny, bioekoorganik, nektar z jabłuszek. Z własnego ogródka na najlepszym końskim nawozie. Tak, może w pięknym, czerwonym kolorze, idealnym do sukienki pana żony, tej żywej żony, nie tej drugiej. Proszę nie przeszkadzać. No, ktokolwiek? Nie? Nikt? Proszę. Aleks, ty masz kasę. Ty jesteś chciwa. Masz kasę. Tu jest kobieta w ciąży. Nie powinno się sprzedawać nektarów kobietom w ciąży, ale... Wracaj mi, tu nie ma spania. Sprzedawaj. Otwórz. Nie otwórz. Wracaj tutaj. Nikt jeszcze ze zmęczenia nie umarł. Czy ona poszła spać? Zdrzemnąć się. W czasie sprzedaży. Serio? Co mnie obchodzi, że jesteś zmęczona? Naprawdę mnie to nie obchodzi, że jesteś zmęczona. Wstawaj! Nie obchodzi mnie, że jesteś nieswoja. Obsługuj stoisko. Wytrzymasz tę godzinkę z hakiem. O, więcej ludzi przyszło. Ktoś może się skusi? To przepraszam, mam to poporcjować? No. Ktoś to kupił. Za 288. Bo nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. To jest warte trochę więcej. Jeszcze króliki się pojawiły. Może to rozdzielić na porcje. Wracaj tu!
Ech, dobra, sprzedaż się skończyła, schowajmy to. No to było mniej intratny biznes niż mi się wydawało. Chyba, żebym to poporcjował na mniejsze porcje. Może jak będzie to na kieliszki sprzedawane? To znaczy, jak w barze takim, albo coś w tym stylu, ale... No i zemdlałaś, no naprawdę, buchuchu. Współczuję ci. Wrócimy za moment. No dobrze, podjąłem kolejną próbę, tym razem nektar, który w sumie powinien być wart 770 coś. Rozporcjowałem na kieliszki, zobaczymy czy będzie to trochę lepiej wyglądać, bo niby jego wartość jest 96 podstawowa. Jeśli dobrze liczę... Aha. Okej, okay, kupują, ale nadal za jakieś śmieszne pieniądze. Przestaniesz, ona cały czas... Ona się bardzo szybko robi, zmęczona. Jesteś tylko trochę śpiąca. Nie jesteś bardzo śpiąca. Jesteś trochę śpiąca, jest 9 rano. Wiem, że nie spałaś całą noc, ale bez przesady. Koń nie przeszkadza. Koń nie przeszkadza. No, czy ktoś jeszcze kupi nektarku? Może pani Katrina Caliente? Proszę? Proszę pani? Czy kobieta w... O, kobieta już nie jest w ciąży. Kobieta w ciąży już nie jest w ciąży. Dobrze, że teraz może pani kupić nektar. 96, 96. Czyli kieliszek... Łe. Nie fajnie. Czyli w sumie nektar się najbardziej opłaca na butelki u... Na butelki u pana z wąsem, a nie na kieliszki czy butelki z własnego stoiska. Co jest dość smutne, no ale zawsze jest to jakieś doświadczenie. Konie nawożą grunt i w sumie starają się dogadać. Owca i koza o dziwo są czyste. I myślę, że na dzisiaj to wszystko z mojej strony. Strony. Dlaczego ten kieliszek? Aha, wydawało mi się, że ten kieliszek jest pusty. Na dzisiaj to wszystko z mojej strony. Zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie o dzwoneczku przy przycisku subskrypcja, żeby być na bieżąco ze wszystkimi treściami, które pojawią się na kanale. Trzymajcie się ciepło i pa, pa.